Pozwólcie, że przeczytam jeden werset na początek. To jest z listu do Filipian, rozdział pierwszy, werset szósty. I tam Paweł mówi takie piękne słowa. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Ja po prostu ten werset dzisiaj tak od rana za mną chodził i myślę, że to jest, tak bym chciał, żebym dzisiaj na ten temat się z wami podzielił. Bo tutaj Paweł mówi, że miejcie tą pewność. On nie mówi, miejcie nadzieję, no może jak dobrze pójdzie, jak wszystko będzie okej, jak się wszystko, wszystkie ułożą się rzeczy wokół. Nie, on mówi, miej pewność. Bądź pewien. I myślę, że to jest tak szczególne, zwłaszcza w okresach w naszym życiu, w chwilach w naszym życiu, w których wydaje nam się, że Boże, ale nie wygląda to dobrze. Boże, Ty powiedziałeś, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa. Ale tak patrzę na siebie, tak myślę sobie, że Boże, Ty chyba porzuciłeś tą pracę. Rozpocząłeś, ale gdzieś po drodze, gdzie jesteś, Boże? Obiecałeś, że będziesz pełnił to dzieło, które rozpocząłeś do końca. Ach, jakoś tak nie widzę tego, Boże. Rozpocząłeś, było fajnie, byłem podekscytowany, widziałem, że coś się dzieje, coś się zmienia, ale teraz im dłużej to trwa, to tym mniej tak widzę tego wszystkiego. Nie? Ale wiecie, tu jest ciekawe, że apostoł Paweł mówi do nas te piękne słowa, które Duch Święty do nas też przemawia, że miej pewność, bądź pewien, że ten, który rozpoczął coś w tobie, on będzie pełnił to do końca. On cię nie porzucił, on nie zrezygnował, on nie powiedział, a no Maciek już, ty wyczerpałeś już limit, ty już tutaj dla ciebie koniec, teraz ktoś inny. Nie, nie. Ten, który rozpoczął, będzie wykonywał. Wiecie, to jest ciekawe, szczególnie w tym okresie, w którym przechodzimy przez różne etapy, różne chwile w naszym życiu. Raz jest tak, raz jest inaczej. Raz jest na górze, raz na dole. Raz świeci słońce, raz pada deszcz. Nie? I teraz jak ważne jest to, że niezależnie od tego, w której sytuacji jesteśmy, żebyśmy wiedzieli, że Bóg, który rozpoczął coś w nas, będzie pełnił to do końca. I zobaczcie, w Kaznodziei jest taki piękny fragment od trzecim rozdziale, od pierwszego do ósmego wersetu, gdzie jest powiedziane, wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Wow! Jakie nieprawdopodobne słowa. Ale w 14 wersecie jeszcze tutaj mówi kaznodzieja, wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. Nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć. To, co Bóg czyni, trwa na wieki. Wiecie, są w naszym życiu chwile, w którym są wyzwania różnego rodzaju, przed którymi stoimy, są góry, przeciwności, porażki, zwycięstwa. Jakikolwiek to nie byłby czas. Filmie nam tutaj mówi, że wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Bóg ma swój czas. Bóg ma dla nas rzeczy, przez które nas przeprowadza.
To jest tak, jak patrzymy na to, co za oknami jest. Tutaj nie zobaczymy, już jest ciemno, ale są takie dni, w których jest ponuro, pochmurnie, deszcz pada, ale są też dni, w których świeci piękne słońce. Jest ciepło, jest przyjemnie. Zależy, kto jaką porę lubi. Ale jest czas na wszystko. Może dzisiaj jest ten czas takiego właśnie, taki może przygnębiający, może tak smutno, ponuro, ale po jesieni nadchodzi zima, po zimie nadchodzi wiosna, potem przychodzi lato i tak się dzieje. Bóg tak zrobił. Kiedyś będzie wiosna i znów się wszystko zazieleni i będzie pięknie. No chyba, że ktoś lubi zimę, jak jest biało. No ale potem jak jest biało, to potem jak się zaczyna topić, to już nie jest tak ładnie. No. Jest czas na wszystko. Ja mówię, że jest, wszystko ma swój czas. To jest tak, że sytuacje w naszym życiu się zmieniają. Ale jedno jest pewne. Bóg jest niezmienny. Sytuacje dzisiaj są takie, jutro mogą być inne. Przychodzą, odchodzą. Ale Bóg jest niezmienny. Bóg wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam i On się nie zmienia. I możemy Jemu zaufać. Tak, po nocy przyjdzie poranek. Po zimie przyjdzie wiosna, bo wszystko ma swój czas. Tylko wiecie, z czym jest problem? Z tym, że niektóre rzeczy trwają dłużej, a inne krócej. Oczywiście, jak są te chwile właśnie te ponure, te nieprzyjemne, te takie trudniejsze okresy w naszym życiu, jakieś przeciwności, to my byśmy chcieli, żeby to już skończyło się tu i teraz, już, koniec. Ale może potrzebujemy tego czasu, żeby wzrastać. Ciekawe jest to, że Biblia mówi, że na przykład jedna z takich sytuacji to jest to, że biskup czy pastor to nie może być osoba dopiero co nawrócona. Prawda? Może dlatego, że Bóg wie, że jeżeli ktoś nie przeszedł odpowiedniego czasu skruszenia, pokory, to bardzo łatwo będzie mu się wzbić w pychę i będzie spustoszenie za sobą zostawiał. Pamiętam, pastor Sibeli kiedyś opowiadał, że on przez 10 lat służył w więzieniu. Jeździł do więzienia i tam służył. Mówi, i praktycznie nie było żadnego efektu tej służby. I on modlił się, Boże, czy ja powinienem zrzucić tą robotę, po tą służbę, zająć się czymś innym? Co ja mam robić? Przecież ja nie widzę efektu. Ale wtedy mówi, że Duch Święty powiedział mu, ja przygotowuję cię do czegoś większego. I ty jesteś w tym okresie polem misyjnym dla mnie. Ja w tobie coś wykonuję. Ja w tobie coś robię po to, żeby potem użyć cię w piękny sposób. I pastor Sibeli wyjechał później na misję do Afryki i tam w Afryce powstało kilkadziesiąt kościołów dzięki jego służbie. I ludzie poznają Boga, ale mówi, że to był ważny czas. To był też potrzebny czas, w którym Bóg uczył mnie. Bo wszystko ma swój czas. To jest tak, że jak mamy owoce różnego rodzaju, to one, żeby były smaczne, dojrzałe, potrzebują czasu. Potrzebują czasu, żeby wzrosnąć, żeby stać się takimi smacznymi. Jak za wcześnie zerwiemy taki niedojrzały, zielony owoc, to będzie kwaśny, taki nieprzyjemny. Ale gdy poczekamy, to będzie piękny, soczysty. Ktoś powiedział, że kiedyś pamiętam, że dzisiaj niestety żyjemy w czasach, w których żywność się nie uprawia, nie hoduje, tylko się ją produkuje. Nie? Byle szybciej, by jak najwięcej. I potem mamy takie jedzenie, które wartości odżywczych ma dużo mniej niż mogłoby mieć, gdyby w odpowiednim czasie to wszystko zrastało. Ja myślę, że to jest tak, że dojrzałości nabieramy w czasie. Potrzebujemy czasu. Bóg używa czasu po to, abyśmy duchowo mogli dojrzeć. Żebyśmy byli dojrzałymi. On chce nas uczyć wiele rzeczy. Gdybyśmy za wcześnie może, to mogłoby być ciężko. Mogłoby być efekt odwrotny. I ja dlatego myślę, że jest czas siania, jest czas zbierania. Tylko ważne, żebyśmy my w naszym życiu nauczyli się ufać Bogu, że nie ma co przyspieszać. Po prostu poczekaj. To, co Bóg robi, jest odpowiedni czas na wszystko. My mamy tendencję do tego, że szukamy drogi na skróty. Nie chcemy czekać na Boga, bo przecież czekanie nie jest przyjemne. Po co mamy czekać? Lepiej jest, już działamy, nie? Ale Bóg mówi, poczekaj.
Bo może Bóg, my patrzymy na to, jak szybko mogę wzrosnąć. A Bóg mówi, wiesz co, ja mam trochę inaczej myślę. Bo jak mocny możesz wzrosnąć. Nie? Bo nie wiem, czy wiecie, ale grzyby, jakieś pieczarki, to mogą wyrosnąć w ciągu jednej nocy. Szybko. Ale dąb, żeby wyrósł, potrzebuje lat. Potrzebuje wielu lat, żeby wzrosnąć. Ale my byśmy chcieli szybko. Boże, ja nie chcę czekać. Po co mam tyle czasu czekać? Ja chcę już teraz. Nie, a Bóg mówi, poczekaj. Bo ja chcę, żebyś był jak ten dąb, a nie jak grzyb, który gdy ktoś będzie przechodził, kopnie w ten grzyb i grzyb był i już go nie ma, bo ktoś go kopnął. Ale ja chcę, żebyś był jak ten dąb, że może nawet gdy ktoś podejdzie do ciebie, będzie chciał cię kopnąć, to będzie tego długo żałował, że to zrobił. I będzie musiał potem chodzić w gipsie. Jakkolwiek, nie? Dlatego ja chcę, żebyś ty był taki mocny, żebyś wzrastał, żebyś był dojrzały. Jest czas siania i czas zbierania. Może dzisiaj jest czas, tak jak tutaj czytaliśmy, czas płaczu, ale kiedyś może będzie niedługo już czas radości. Jest czas szukania i czas gubienia, jest czas przechowania, czas odrzucania i tak dalej, i tak dalej. Bóg ma odpowiedni czas dla każdego z nas. Ja kiedyś pamiętam taki, nie wiem, czy wam już o tym mówiłem, ale kiedyś na takim programie oglądałem film dokumentalny o tym, jak rozcinali statek. Nie? I ja tak patrzyłem na to i tak mówię, jak to? To bez sensu. Niszczą statek, rozcinają go. Przecież on już nie będzie mógł pływać, bo przecież go rozcinają. Ale okazało się, że rozcinali ten statek po to, żeby zwiększyć jego wyporność, żeby zrobić go takim, żeby był większy. Żeby mógł więcej ładunku przyjmować, żeby mógł więcej ładunku przewozić, żeby miał większą wyporność. I tak sobie pomyślałem, jaki to jest piękny obraz tego, że być może tak jak tu jest powiedziane, jest czas rozdzierania i czas szywania. I może dzisiaj czuję się tak, jakbym był rozcinany, jakby Bóg coś robił w moim życiu, co nie jest dla mnie przyjemne, nie jest dla mnie wygodne, ale może to jest ten czas rozdzierania, żeby za chwilę był ten czas szywania. Żeby mógł więcej ładunku przewieźć. Żeby mógł nieść tą Ewangelię dla większej grupy ludzi. Jest czas na wszystko. Dlatego myślę, że to jest ciekawe, że jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Ja mogę mu zaufać, że nawet jak dzisiaj czuję się tak, jakby to moje życie było porozrzucane w takich kawałkach, to będzie taki czas w Bożym planie, że te kamienie będą pozbierane. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Ja myślę, że musimy nauczyć się tego, że Bóg patrzy na nasze życie z takiej perspektywy wieczności. Nie z perspektywy tego tu i teraz, tego, co się dzieje w naszym życiu, ale z czasu wieczności. On widzi dużo więcej, dużo dalej, niż my jesteśmy w stanie dostrzec dzisiaj. I może On przygotowuje nas do czegoś. Przygotowuje nas do czegoś większego. Bo może jesteśmy niegotowi. Nie? Dlatego Biblia mówi, że jeżeli jesteś wierny w małym, ja powierzę ci większe rzeczy. I może Bóg widzi, ja nie widzę jeszcze tego, że ty jesteś w tym małym wierny. Muszę cię nauczyć czegoś, żebyś był w tym wierny, a wtedy powierzę ci większe rzeczy. Ale często właśnie takie trudne chwile to są chwile, w których my stajemy przed Bogiem i mówimy, Boże, Boże, czy ty widzisz? Czy ty słyszysz mnie? I wtedy Bóg mówi, o, nareszcie, nareszcie, skoro już mam twoją uwagę, skoro ty już przyszedłeś do mnie, zacząłeś mnie, do mnie wołać, to posłuchaj, co ja mam ci do powiedzenia. Posłuchaj mnie. Nie, bo my czasami po prostu, o, jesteśmy tak uwikłani w to, tu i teraz, że po prostu nie jesteśmy w stanie nawet się zatrzymać na chwilę, żeby usłyszeć, co Bóg do nas mówi. Dopiero, nie, to jest tak jak dzisiaj, chyba Staszek się modlił tam i mówił, że jest właśnie to powiedzenie nawet, że jak trwoga, to do Boga. Nie? I zobaczcie, jak często jest tak, że po prostu Bóg musi kruszyć, Bóg musi nas sprowadzać do takich pozycji, żebyśmy mogli zobaczyć, że już nic innego, tylko po prostu zostaje nam tylko to, żeby zwrócić się do Niego, żeby wołać do Niego. Boże, pomóż. I on wtedy, nareszcie. Już tyle czekałem, żeby ci pomóc. Nareszcie się zwróciłeś do mnie. Nie? Bo jest teraz ten czas. Czas zbierania. Czas miłowania.
czas pokoju, czas zszywania. Cieszę się, że przyszedłeś do mnie. Chcę Ci powiedzieć, jaki mam plan na Twoje życie. Wiecie, gdy tak dzisiaj jeszcze tak wcześniej o tym myślałem, jak siedziałem tutaj w biurze i czekałem na modlitwę, tak przypomniała mi się ta historia, którą kiedyś widziałem w internecie, która wydarzyła się 7 września 2010 roku. Nie tak dawno, ale to jest bardzo ciekawa historia. Otóż w tym dniu wyleciał samolot z Mirny w Rosji do Moskwy. I było około 100 osób na pokładzie. I wszystko było okej. Samolot leciał. Ale po około 3 godzinach lotu nagle okazało się, że wszystkie systemy w tym samolocie padły. Po prostu koniec. I tragedia. Bo muszą awaryjnie natychmiast lądować. Tylko problem był taki, że byli w samym środku tajgi, gdzie nie było miejsca na wylądowanie, tylko góry i drzewa. Sam środek tajgi. A tu trzeba natychmiast lądować awaryjnie, bo jeśli nie, to się rozbiją. Wiecie, co jest ciekawe? W tym samym czasie, w takiej małej miejscowości, która się nazywa Izma, pośrodku tajgi, tam po prostu takie małe miasteczko, nic nieznaczące, praktycznie mało osób w ogóle wiedziało, że takie miasteczko istnieje. Ono kiedyś, wcześniej, miało takie małe lotnisko dla takich malutkich, małych samolotów czy helikopterów, bo wcześniej, gdy tam wydobycie jakieś minerały wydobywali, to wtedy czasami było to używane. Ale od wielu, wielu lat już było opuszczone lotnisko, już tam nikt, żadne samoloty, helikoptery, nic nie latało. Ale był pewien człowiek, który się nazywa Sergiej Sutnikow, który był człowiekiem, który odpowiadał za cały ten majątek tego byłego lotniska, budynki i to wszystko, co tam było. Wiecie, że ten człowiek, mimo że nikt mu za to nie płacił, mimo że to nie było w zakresie jego obowiązków, ale on regularnie przez 12 lat dbał i oczyszczał pole ten pas startowy tego lotniska, malutkiego lotniska. Ludzie się z niego śmiali, mówili, po co ty to robisz, przecież do niczego to nie jest potrzebne. Po prostu komu to? Żadne samoloty tu nie lądują, żadne helikoptery tu nie lądują. Ale on regularnie, gdy ten pas startowy został czymś, nie wiem, jakieś drzewa, jakieś powalone, jakieś coś, nawet podobno jak tam oglądałem ten film, to przeganiał czasami tubylców, lokalnych mieszkańców, którzy sobie tam urządzali różnego rodzaju imprezy, zostawiali mnóstwo różnych rzeczy. On zawsze przeganiał i oczyszczał ten pas startowy. 12 lat dbał o to, mimo że nikt nie kazał mu. I wiecie, co się stało? Już w ostatnim momencie praktycznie ci piloci dostrzegli to, ten malutki pas startowy tam w tym miasteczku Izmie i spróbowali wylądować tam. Oczywiście ten pas startowy był za krótki, był za mały, ale dzięki temu, że zobaczyli to, podeszli do tego awaryjnego lądowania i wylądowali na tym pasie, oczywiście był za krótki, dlatego zatrzymali się dopiero w lesie, uszkodzili samolot, ale ani jedna osoba nie zginęła w tym. Wszyscy przeżyli. Wszyscy przeżyli. Wiecie, o czym mi to mówi? Ten człowiek robił to, mimo że nikt mu nie kazał. Był taki okres w jego życiu, 12 lat. I my czasami w naszym życiu przechodzimy przez różne okresy, w których no, możemy powiedzieć, no Boże, ja robię to, służę Tobie wiernie, ale co? Mój, poczekaj. Ja przygotowuję coś wielkiego. Poczekaj. Ja chcę użyć Ciebie w taki sposób, w jaki ty sobie nawet nie wyobrażasz dzisiaj. Wiecie, że dzięki temu, że ten człowiek robił to, 100 osób dzisiaj może żyć. W innym przypadku mogliby się rozbić i mógłby nikt nie przeżyć. Ale my w naszym życiu czasami jest tak, przechodzimy przez różne chwile, które nam się wydają, Boże, a dlaczego tak, a dlaczego to, a dlaczego po co to? Chciałbym, żeby coś skończyło, Bóg mówi, poczekaj. Ja mam coś wielkiego dla Ciebie. Ja przygotowuję coś wielkiego dla Ciebie. Ja pamiętam to, gdy ja dopiero co się nawróciłem i myślałem sobie, o,
Fajna przygoda, bo pastor, który był w Krakowie, wtedy wyjeżdżał do Moskwy, i myślałem, a pojadę z nim, pomogę mu. I pojechałem tam. Misjonarz, 2 miesiące dopiero nawrócony i pojechał na misję do Moskwy. Ale wiecie, że to był dla mnie tak ważny czas? Dlaczego? Bo Bóg pokazał mi tam, w tamtym mieście, w tym mieście, w Moskwie. Powiedział, wracaj do Krakowa, idź do szkoły biblijnej. Potrzebujesz tego. Ja, zanim to się stało, to ludzie pytali mnie w kościele, bo wtedy to był taki czas, że praktycznie sami młodzi ludzie byli w kościele i praktycznie wszyscy w kościele byli w szkole biblijnej. Tam była szkoła biblijna taka trzyletnia, 3 razy w tygodniu były zajęcia. I wszyscy pytali się mnie, jak przyszedłem do kościoła, idziesz do szkoły biblijnej, zapisujesz się do szkoły biblijnej? Ja tak patrzyłem na nich, ale po co mi szkoła biblijna, ludzie? To mi do niczego się nie przyda. Ja do pracy, to mi żadnej pracy nie... No, tak myślałem kiedyś. Po co to wszystko? Nie? Niepotrzebne to jest do niczego. Ja tutaj muszę tak myśleć o jakiejś karierze, o jakimś zawodzie, jakimś czymś, ale nie szkoła biblijna. Ale gdy pojechałem do Moskwy, to był bardzo ważny pół roku w moim życiu, bo tam Bóg mi pokazał to, że tak bardzo potrzebuję tego, żeby Go poznawać, żeby się uczyć, żeby wiedzieć coś więcej na temat Boga. Bo nawet nasze ewangelizacje, zawsze się śmieję i to powtarzałem, już pewnie słyszeliście, ale nasze ewangelizacje wyglądały w ten sposób, że ten pastor, który był Amerykaninem, on ledwo po polsku mówił, ja ledwo po rosyjsku, bo po angielsku ani słowa. Więc nasze ewangelizacje wyglądały w ten sposób, że on mówił swoim łamanym polskim, ja jego łamany polski tłumaczyłem na mój łamany rosyjski i w ten sposób ludziom mówiliśmy o Bogu. Ale wiecie, co było nieprawdopodobne? Ludzie się nawracali. Bóg używał tego do tego, że ludzie się nawracali i zaczynali przychodzić do kościoła. Dzisiaj jest kościół w Moskwie. W tym samym czasie jeszcze jeździliśmy do Kaliningradu 20 godzin pociągiem po to, żeby tam raz w miesiącu robić spotkania i teraz jest kościół w Kaliningradzie też. Bóg używa takich rzeczy, ale On uczy nas w tych czasach. I my sobie czasami możemy myśleć, a może stracony czas, ale jak pojadę do szkoły biblijnej, 3 lata stracone z życiorysu? Nie, to był tak ważny czas dla mnie. Bo Bóg uczy nas czegoś. Bo On mówi, że jest czas na wszystko. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. I teraz bez względu na to, jaka jest twoja pora, bez względu na to, jaki będzie ten rok, który przed nami, który się dopiero zaczął, ja mogę ufać Bogu, bo wiem, że to wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki, nic nie można tego dodać, nic z tego ująć. Takiego Boga mamy i On te rzeczy czyni. Tylko pytanie, czy jestem w stanie Mu zaufać, powiedzieć, Boże, niech dzieje się Twoja wola. Bo my czasami zachowujemy się jak takie niemowlaki w kąpieli. Nie wiem, czy kiedyś mieliście takie doświadczenia, że niemowlaki czasami jak się brało do kąpieli, to one po prostu wierzgają, machają, drą się, płaczą, bo ten... Gdyby zrozumiały, że to jest dla ich dobra, że trzeba je umyć, bo już są brudne. Nie, ale mówię, zrozumiały... Jeżeli niemowlak może zrozumieć. Ale czasami my się przed Bogiem zachowujemy właśnie jak takie niemowlaki w tej kąpieli. On nas trzyma, On nas myje, jesteśmy bezpieczni, bo to jest w Jego rękach, ale my wierzgamy i się drzemy. Boże, to dla... On mówi, zaufaj mi. Będzie dużo łatwiej, dużo prościej, gdy po prostu mi zaufasz. Bo ja mam dla Ciebie coś. Ja robię to po to, żeby coś osiągnąć, żeby czegoś Ciebie nauczyć. Po prostu mi zaufaj. Może po prostu czyszczę ten pas startowy już któryś rok z rzędu, ale Bóg wie, że może za chwilę to moje dzieło, które mi się wydaje bez sensu, będzie użyte na Jego chwałę. To jest coś, do czego chcę Was zachęcić i siebie zachęcam, bo tak jak ten werset mówi, miej tą pewność, bądź pewien tego, że Bóg, który rozpoczął coś w tobie, będzie pełnił to aż do końca. Ten, który to rozpoczął, będzie czynił to aż do końca. Bo taki jest Bóg. I bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteśmy, w jakim okresie swojego życia jesteśmy, możemy Mu zaufać, bo to, co On czyni, trwa na wieki. Panie, tak dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który jest wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny,
Ty wiesz o rzeczach, zanim się jeszcze staną. Naucz nas, Panie, tego, jak ufać Tobie, jak polegać na Tobie, jak zaufać Tobie we wszystkim i wiedzieć, że i mieć tą pewność, że to, co Ty rozpocząłeś, będzie trwało na wieki i że być może coś w naszym życiu jeszcze dzisiaj nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Może jest to, czujemy się, jakby to był ten czas rozrywania, ale Boże, daj nam taką wiarę, taką ufność, że nadejdzie czas zszywania, zbierania, bo wszystko ma swój czas. I Panie, przyjdzie czas, gdy Ty objawisz się w potężny sposób. Ja dziękuję Ci za to, że Ty 2000 lat temu przyszedłeś do swoich, że kiedyś przyjdziesz po swoich, po to, żeby później wrócić ze swoimi i rządzić tutaj na ziemi. Panie, ja dziękuję Ci za ten czas, który nam dajesz tutaj. Proszę Cię, Panie, daj nam łaskę, daj nam mądrość w tym, jak być takim obrazem Ciebie tutaj dla tych ludzi, być tą światłością, którą mamy, która wypływa z Ciebie, być tą solą dla tej ziemi, po której kroczymy, Panie. Używaj nas w swoim doskonałym planie. Dziękuję Ci za to, że chcesz nas, prostych, zwykłych ludzi, niedoskonałych, może prostych, może w oczach tego świata głupich, Panie, Ty chcesz używać, aby zmieniać, zawstydzać, aby po prostu odmieniać ten świat wokół nas. Daj nam, Panie, tą łaskę, daj nam tą mądrość i miłość do tego świata. Prosimy Cię, Jezu, o to w Twoim świętym imieniu. Amen.